Czy o miłości trzeba mówić przy winie? W sumie nie trzeba. Ale tak jak potrawy nabierają głębszego smaku dzięki temu, że jest przy nim wino, tak nasze życie nabiera głębszego smaku, gdy jest w nim miłość. Zapraszam. Dziś zupełnie przypadkowo znalazłem bardzo ważną książkę, którą czytałem 20 lat temu. Będąc w klasie licealnej, maturalnej, dostałem do ręki jako prezent książkę Michaela Quista Rozmowy o miłości. 20 lat temu. Książka jest sfatygowana. Są w niej notatki i ostatnie zdanie tej książki. Nie trzeba wiele bagaży, aby wyruszyć w życie. Wystarczy miłość. Bóg szóstego dnia stworzył mężczyznę. Mężczyzna był zupełnie sam. Otrzymał wszystko, cały świat, zwierzęta, które nazywał po imieniu. Kiedy je wszystkie nazwał, pośród tej różnorodności Adam, mężczyzna, czuł się samotny, czuł w sobie pustkę. Co ciekawe i fascynujące, to mężczyzna był najpierw zależny od kobiety. Ze względu właśnie na tą niewystarczalność, Bóg stworzył Ewę, kobietę. Bóg stwarza Ewę z żebra Adama. Ten termin żebro oznacza dosłownie bok. Adam i Ewa są obok siebie. To jest fascynujące w miłości, że miłość łączy ludzi, mimo tego, że są jednością, nadal są każda z nich odrębnością. Każdy ma swój zupełnie inny świat. Te dwa światy łączą się ze sobą. Człowiek, mężczyzna Adam najszybciej odnajduje siebie, czuje, że nie jest wystarczalny, że samotność to piekło. I tak jak Bóg na początku stwarza ogród, to w tym ogrodzie czegoś brakuje. Ogród staje się rajem wówczas, kiedy pojawia się w nim Ewa. Człowiek widzi w Ewie alter ego, siebie samego, widzi ty. Dialog to jest właśnie początek miłości. I to, co miłość zawsze jednoczy, możliwość wymiany między tymi dwoma światami, mężczyzny i kobiety. Kiedy już ty i ja, mężczyzna i kobieta, się ze sobą łączą, potrzebują tego trzeciego. Trzech osób Trójcy Świętej. Mają w sobie tyle miłości, że chcą nią ogarnąć to, co nieogarnięte. Wieczność, bo miłość ma w sobie coś z wieczności, z nieśmiertelności, z boskości. Przecież Bóg jest miłością, tak? Facet, mężczyzna odnajduje siebie w kobiecie, a kobieta odnajduje siebie w nim. I ta wymiana między nimi znowu ich jeszcze bardziej jednoczy. Bóg stwarza Ewę, kobietę, z żebra. To żebro znajduje się najbliżej serca człowieka. Nie może Adamowi zabrać serca, bo wtedy przecież mężczyzna byłby bez serca, więc zabiera mu żebro, które w kulturze hebrajskiej oznacza to, co najbardziej istotne dla człowieka. Istotę jego człowieczeństwa. Miłość ma to do siebie, że zawsze będzie w człowieku
obecna wewnętrznie, jeżeli jej poszukuje, będzie pragnieniem, które będzie go motywowało. Będzie chciało go wyrzucić, wykopać z jego świata izolacji, samotności. To jest doświadczenie bardzo ludzkie. Możemy się zamknąć, możemy się izolować, ale cały czas będziemy dręczeni tym wewnętrznym pragnieniem. Pragnieniem, które odczuwał już Adam. Nie wystarczam sam na siebie. Adam i Ewa mogą żyć blisko siebie. Mężczyzna i kobieta mogą żyć bardzo blisko siebie. Mogą razem mieszkać, mogą wiele rzeczy wspólnie robić. Ale jeśli w tej relacji brakuje odniesienia się do Boga, to wciąż jakby pozostają od siebie daleko. To jest coś takiego jak trójkąt. Adam, Ewa, Bóg. Im bliżej są siebie, tym bliżej są Boga. I im bliżej są Boga, tym bliżej są siebie. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał coś takiego. Zresztą w Panu ani kobieta nie jest bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety. Jak bowiem kobieta pochodzi od mężczyzny, tak też mężczyzna rodzi się z kobiety, a wszystko jest z Boga. Pamiętacie, jak Bóg zawierał przymierze z Abramem? Co kazał mu zrobić? Kazał zgromadzić zwierzęta, rozciąć je na pół i rozłożyć te pocięte zwierzęta. Co Bóg zrobił, kiedy zapadł zmrok? Przeszedł między tymi rozciętymi zwierzętami. Tak jak przyszedł do mężczyzny, żeby wydobyć z niego kobietę, której, jak się okazało, mężczyzna bardziej potrzebował, niż mu się zdawało. I kobieta znalazła pełnię swojego piękna w mężczyźnie. Bóg jednoczy, przechodząc między tym, co rozdzielone. Tell me you love me. Come.
Jak życie? Jeszcze tu jesteście? Bardzo dobrze. Pamiętajcie o subskrypcji w tym oto miejscu. Będzie się działo. Moc doskonali się w słabości.